Drodzy bracia i siostry, nim przystąpimy do sakramentu małżeństwa, to znaczy Milena i Przemysła, wobec nas wszystkich tutaj ogłoszą swoje pragnienia, ale także ogłoszą to, co się dzieje w ich sercach, że to nie tylko uczucie, to nie tylko, że Milenie podoba się Przemysław, ani Przemysławowi Milena, bo fajnie jak tak jest, dobrze, ale właśnie, że chcą czegoś więcej. Ale też no, podziękować chciałbym wam, bo naprawdę i te piękne kwiaty, które przygotowaliście, i piękny wystrój, i te lampki, które się palą, to wszystko, co to tak ładnie ozdobiliście, to właśnie zrobiliście ze względu na waszą miłość, na wasze piękno, ale też, żeby goście, którzy tu są, żeby zobaczyli też, że zależy wam na tym, żeby ta uroczystość była piękna. Także proszę państwa, tu zgromadzonych, powinniście im teraz zaklaskać jako życzliwość. It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love, it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do. Say I do, I do. Ja Przemysław. Ja Milena. Biorę Ciebie, Milena, za żonę. Biorę Ciebie, Przemysławie, za męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idź. Make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same?
I bądźcie wdzięczni. Komu? Rodzicom. Rodzice. Rodzice to jest najpiękniejszy kwiat, najpiękniejsze stworzenie, oprócz jeszcze babci, bo babcia też jest wspaniała. To jest taka druga mama w życiu człowieka. Powiedz do niej, skarbie, kochanie, powiedz do niej, maleństwo, czy jakkolwiek, nie wiem, jak mówisz do niej. Misiu? Misiu, no to bardzo ładnie. I jak jeszcze? Słoneczko, no ślicznie. To dobrze, no i spytam Mileny. Mileno, powiedz, a jak ty mówisz do swojego? Kochanie, no ślicznie, widzisz? I tylko jedno słowo, kochanie, tak? Skarbeńku, no ślicznie, no to faktycznie, to biblijnie. A na końcu wystarczy powiedzieć: Panie Boże, kocham Cię, bo kocham swojego męża, bo kocham swoją żonę.